Cześć, ostatnio było o wizycie w Muzeum Techniki, a teraz wracam do warsztatu, gdzie czeka taki autotransformator regulacyjny z uszkodzoną regulacją, wyprodukowany w 1977 roku w spółdzielni Wielkopolanka w Grodzisku Wielkopolskim. Kiedyś oglądaliśmy już na kanale taki sam model P216, ale starszy z 1963 roku i z zakładów Eltra w Bydgoszczy. A tutaj mam jeszcze podobnie działający autotransformator z zakładów w Talheim w NRD. Dobrze widać tutaj z tyłu szczotkę węglową, która przesuwa się po uzwojeniach transformatora. W tym naszym autotransformatorze także mamy uzwojenia na takim toroidalnym rdzeniu, po których podczas kręcenia pokrętłem porusza się ramię ze szczotką, czy właściwie w tym przypadku z rolką. Powód tej wadliwej, niedziałającej regulacji był w zasadzie prosty. Po pierwsze, trzeba było dokręcić nakrętkę, która mocuje cały ten transformator w obudowie, bo się ruszał. A po drugie, trzeba było docisnąć to ramię z rolką i dokręcić mocniej dwie śrubki trzymające je na osi, bo po prostu w niektórych położeniach rolka nie dotykała do uzwojeń transformatora. Teraz wydaje się, że powinno to działać. Taki transformator ma tylko jedno uzwojenie na wejściu, z lewej strony mamy 230 V, a na wyjściu w zależności od położenia rolki na uzwojeniu możemy regulować napięcie w zakresie od 0 do 250 V, czyli zupełnie inna budowa niż w przypadku takiego na przykład klasycznego transformatorka jak ten, gdzie po prawej mamy uzwojenie pierwotne z napięciem 230 V, a po lewej oddzielone uzwojenie wtórne, w tym przypadku z napięciem 6 V. Zobaczmy, jak to działa. Tutaj akurat mam podłączoną żarówkę 24-woltową i wszystko wydaje się w pełni sprawne, ale w dłuższym odcinku podłączę też normalną żarówkę i okaże się wtedy, że jednak w jednym miejscu przy około 80 V jest tam jakaś przerwa i napięcie spada na chwilkę do zera, ale po przejściu tego miejsca działa już dalej normalnie. Generalnie fajny autotransformator, jeżeli nie do codziennego użytku w warsztacie, to na pewno do kolekcji.